Proszę, panie pośle. Wysoka Izbo, w zasadzie na samym początku należałoby zadać pytanie, dlaczego w Polsce nie ma odwróconej hipoteki, skoro ta hipoteka istnieje, tak jak tu było powiedziane, jak pan poseł Brzezinka powiedział, od lat 80. w innych krajach. W Polsce, w którym istnieje tradycyjny kredyt hipoteczny i który przez ostatnie kilkanaście lat dał możliwość setkom tysięcy albo milionom młodych ludzi otrzymanie własnego mieszkania, oczywiście kosztem wieloletnich, olbrzymich rat płaconych co miesiąc, ale mających własne mieszkanie. Ten odwrócony kredyt hipoteczny daje możliwość uwolnienia często istotnego kapitału zamrożonego wśród ludzi starszych szczególnie, którzy często mają duże mieszkania, mają duże, zbyt duże domy, a jednocześnie brakuje im środków na codzienne życie ze względu na niskie emerytury. Komu zależy na tym, żeby w Polsce nie było odwróconego kredytu hipotecznego? No przede wszystkim, to już pani posłanka Łybacka mówiła, na pewno firmom, które udzielają w tej chwili, to nie jest kredyt odwrócony kredyt hipoteczny. To jest nawet, można dyskutować o, to jest umowa dożywocia z 64 roku, ale wykorzystywana w jakimś stopniu, nadużywana powiem, dlatego że ona nie po to w 64 roku została uchwalona, żeby ona była wykorzystywana komercyjnie, aby firmy starały się, ona była jako forma normowania stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, przekazywania nieruchomości dzieciom w zamian za dożywotnią rentę na przykład. Taki był cel tamtej umowy o dożywocie i ona jest tylko tutaj wykorzystana. Dlatego ja wrócę do tego projektu, bo nie podoba mi się to, że państwo stawiacie na równi jak gdyby, że będą funkcjonowały dwa modele. Model kredytu odwróconej hipoteki i model ten, tak jak nazywacie, sprzedażowy. Nie, to on powinien być w jakiś sposób również jakiejś kontroli poddany. Bardzo dobrze, że tych umów, tak jak pani posłanka Łybacka mówiła, jest dopiero 6 tysięcy. Gorzej będzie, jak ich będzie 60 tysięcy albo 600 tysięcy i okaże się, że te firmy plajtują, że się pojawiają nowe Amber Goldy, które jeszcze gorzej, dlatego że ci ludzie nie będą tracili lokat w złoto, ale będą tracili swoje mieszkania, których już nie mają, bo te mieszkania, to tu jest podstawowa różnica. A sytuacja emerytów jaka będzie? No wiadomo, my dyskutujemy w tej chwili o OFE, dyskutujemy o przejściu na kapitałowe wyliczanie emerytur. Wiadomo, że te emerytury będą niskie i będzie bardzo trudno z zapewnieniem godziwych warunków życia tych ludzi starych. Więc trudno, wrócę do tego pytania co na początku, dlaczego dotychczas nie ma odwróconej hipoteki? No oczywiście jest jeszcze jedna grupa tych, którym to nie pasuje. Ci, którzy gdzieś w perspektywie to jest strata dla potencjalnych spadkobierców. A więc przede wszystkim te dwie sprawy odróżnijmy. Przeniesienie własności, to z czym mamy w tej chwili do czynienia na rynku, to nie jest odwrócony kredyt hipoteczny. Mówmy jedynie o hipotece, o odwróconym kredycie oferowanym przez instytucje bankowe, przez instytucje finansowe, tak jak to jest w całym cywilizowanym świecie i jak to jest w przypadku klasycznego kredytu hipotecznego w Polsce, w zamian za odwrócony kredyt hipoteczny w zamian za jednorazową wypłatę, co może nie jest specjalnie szczęśliwym rozwiązaniem, ale jest możliwym. Natomiast w klasycznym rozwiązaniu jest to wypłata ratalna w postaci renty albo czasowej, albo powinno być jako formuła oczekiwana renty dożywotniej. Jakie warunki powinien mieć zabezpieczony, jakie dwie najważniejsze cechy powinny być kredytu odwróconej hipoteki, a więc przede wszystkim bezpieczeństwo. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z ludźmi w podeszłym wieku, z ich nieruchomościami i jednocześnie z ludźmi, którzy niekoniecznie są dostatecznie fachowo zorientowani co do warunków rynkowych otrzymywania tych kredytów. A więc tutaj propozycja zgłoszona przez Związek Banków Polskich stworzenia dodatkowego doradztwa pozwalającego na lepsze, bardziej i ekonomiczne i trafniejsze decyzje co do wyboru odwróconej hipoteki jest również jak najbardziej, zasługuje jak najbardziej na poparcie.
Pani posłanka Masłowska mówiła o tym, że jest wiele nieprecyzyjnych zapisów. Tak, jest wiele nieprecyzyjnych zapisów i za chwileczkę będę o tym mówił, ale w tym kierunku te doprecyzowanie tych zapisów powinno iść. Aby po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo, ale nie kosztem również bezpieczeństwa banków, bo zdajmy sobie sprawę, że odwrócona hipoteka jest produktem stosunkowo ryzykownym dla banków. Jest coś takiego jak współczynnik LTV, określający stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego. I ten współczynnik jest wykorzystywany przez banki do szacowania ryzyka związanego z udzieleniem takiego kredytu. A więc jeżeli nieruchomość przykładowo wynosi 100 tysięcy złotych, a kwota kredytu 70% LTV wynosi. A więc im bardziej przesuniemy odpowiedzialność, bardziej będziemy starali się zapewnić bezpieczeństwo kredytobiorcom kosztem kredytodawców, wówczas możemy się spotykać z obniżaniem tego współczynnika LTV, bo w kredycie, w odwróconej hipotece on nie zyska nigdy 100%. On podlega na etapie starania się o ten kredyt negocjacjom i zależy od płci, wieku właściciela, a także również czasami od jego stanu zdrowia. I najczęściej podaje się przedział tutaj od 30 do 70% wartości nieruchomości w ramach tego kredytu możemy otrzymać. A więc niestety, musimy również w ustawie zapewnić dostateczne gwarancje dla kredytodawców, aby w konsekwencji kredytobiorcy uzyskali jak najwyższy ten kredyt i jak najwyższym współczynniku LTV. Narodowy Bank Polski zwraca uwagę również na to, że nierozwiązany tam jest problem odwróconej hipoteki kompleksowo. Zgoda, tu będziemy musieli, należałoby, jestem zdania, że po wprowadzeniu odwróconej hipoteki należałoby zająć się sposobem rozwiązania tych właśnie opartych na umowie dożywocia umów, tak aby one w jakiś stopniu podlegały również regulacji. Tak. Teraz przechodząc do projektu, do samej konstrukcji projektu i tu niestety zgadzam się z tym, co mówił pan poseł Brzezinka, co pisze w swoich opiniach Narodowy Bank Polski, co pisze Związek Banków Polskich. Ten projekt od strony legislacyjnej jest przygotowany słabo, żeby nie powiedzieć źle. Takie sformułowania jak niefortunny zwrot, sformułowanie wprowadzające w błąd, brak wskazanych zobowiązań, nie wskazano sankcji za to czy za tamto, proponowany przepis odsyła do przepisu, który został uchylony i tak dalej, i tak dalej. To samo jeżeli chodzi, tak samo krytycznie można ocenić przygotowanie uzasadnienia tego projektu na faktycznie chyba na 4 stronach bez przedstawienia szczegółowego samego projektu. Także w zasadzie można by powiedzieć, że państwo posłowie wnioskodawcy mogliby podziękować legislatorom Narodowego Banku Polskiego, legislatorom Związku Banków Polskich, bo dzięki tych uwagom bardzo dokładnie ten projekt został przeczytany i bardzo wiele cennych uwag tam zostało wprowadzone. Niewiele mi czasu zostało, chciałem omówić jeszcze właśnie parę uwag dotyczących tego, co należałoby zmienić, więc może tyle, co czasu mi starczy. Niezwykle ważna jest kwestia wyceny nieruchomości, no bo wówczas na podstawie kwoty wyceny nieruchomości mówimy wówczas o kwocie kredytu, jak również później, jeżeli nastąpi przeniesienie własności nieruchomości na rzecz instytucji kredytującej, będzie się decydowało, czy spadkobiercy uzyskają jakąś część z tej przejętej przez instytucję finansową czy bankową część niewykorzystaną tego kredytu. I w artykule 32 ustęp 1 stwierdza się, że instytucja kredytująca w uzgodnieniu z kredytobiorcą, spadkobiercami i innymi wymienionymi osobami zleca rzeczoznawcy majątkowemu określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości.
Ale tak jak to już było, zdaje się, wcześniej powiedziane, a co jest, jeżeli trudno jest ustalić, jeżeli instytucja kredytująca nie może dojść do porozumienia z kredytobiorcą, ze spadkobiercami lub z innymi uprawnionymi osobami? A co jest, jeżeli kredytobiorca, czy spadkobiorca, czy inny podmiot nie akceptuje takiej wyceny? No to, to jest jeden przykład wymagający doprecyzowania, doregulowania. No niestety na więcej nie starcza mi czasu. Czyli tak, generalnie absolutnie jesteśmy za tym, że instytucja odwróconej hipoteki musi w polskim prawie zaistnieć. No i jesteśmy zdania, że bardzo wiele pracy, jeżeli ten projekt miałby stać się obowiązującym prawem, a nie obowiązującym bublem, bardzo dużo pracy czeka nas w komisji. Dziękuję bardzo. Oczywiście Klub Poselski Ruchu Palikota jest za skierowaniem tego projektu do Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję.